Na gdańskiej Zaspie, zaledwie kilkadziesiąt metrów od placu, na którym ustawiony był pamiętny ołtarz w kształcie okrętu w budowie, gdzie 12 czerwca 1987 roku sprawował eucharystyczną ofiarę ojciec święty Jan Paweł II, mieści się pracownia artystyczno-jubilerska Mariusza Drapikowskiego. W roku 2005 w pracowni tej została napisana bursztynowo-brylantowa szata dla ikony jasnogórskiej Pani, w którą wtopiona została modlitwa dziękczynna za dar niezwykłego pontyfikatu papieża Polaka. 5 lat później w tym samym miejscu wykonane zostały nowe korony i szata dla królowej Polski. Ich pierwszej prezentacji dokonano w Kościele Opatrzności Bożej na Zaspie w dniu 7 lipca 2010 roku. W uroczystości tej uczestniczyli także ojcowie Paulini z Jasnej Góry, ojciec Roman Majewski, przeor klasztoru, i ojciec Jan Golonka, który opiekuje się tamtejszymi zbiorami wotywnymi. O ikonie można powiedzieć, że to są wrota do innego wymiaru, które się otwierają na obecność Boga poprzez znaki i symbole w niej zawarte. Te zdjęcia, które tu widzimy, to są zdjęcia Drogi Mlecznej zrobione teleskopem watykańskim. Tutaj widzimy szereg gwiazd, które w rozumieniu ikonograficznym można odczytywać, że to jest siła ducha walczącego z mocami ciemności. Ta fotografia stała się również inspiracją do wykonania tej sukni. Sukni, jak to określił, sukni Matki Bożej, która spadła z nieba ze względu na materiały kosmiczne w niej zawarte, bo została uszyta przy użyciu takich niezwykłych kamieni jak meteoryty. 100 lat również temu, po tym tragicznym wydarzeniu, kradzieży koron papieża Klemensa XI, papież Pius X, święty papież, ofiarował korony od siebie jako dar dla umiłowanego narodu polskiego. Z Rzymu odebrano dar, który nałożono na skronie Jezusa i Maryi 22 maja w 1910 roku. Ponowna koronacja. I gdyby nie powstało w tym roku pytanie, jak my, Paulini z Jasnej Góry, przypomnimy o tym ludziom, to by nie powstały ani te korony, ani ta suknia. Gdyby jeszcze kilka dni wcześniej nie nadeszła niezwykła przesyłka na Jasną Górę. Kolejny wotywny dar od tych, którzy kochają Matkę Bożą. Dar złożony z kamieni, które spadły z nieba. Mówiąc tak językiem najbardziej potocznym. Meteoryty, które odnaleziono na różnych kawałkach naszej ziemi. Niezwykły dar czarnych, żelazistych kamieni. Wtedy powstała myśl, aby z tych kamieni utkać jako z materiału, który nie pochodzi z ziemi, taką suknię, której jeszcze Matka Boża nie ma, czyli suknię z nieba, suknię niebieską, niebiańską. Suknia do ikony jasnogórskiej jest pisana w sensie dosłownym, modlitwą zawartą zarówno w tych wotach, które złożyli na Jasną Górę pielgrzymi z kraju i zagranicy, bo to jest taka zmaterializowana modlitwa, te precjoza, pierścienie, to wszystko, co było dla tych ludzi najcenniejsze, jej ofiarowali, ale nie w tym pierścieniu, nie w tej broszy, tylko to, co wypływało z ich serc. Tak to odbierałem, czytając te zawierzenia
i modlitwy skierowane do Matki Bożej, a miałem poczucie, że dopiero wtedy mogę korzystać z tego zasobu w momencie, jak tą modlitwę odczytam. Modlitwę, która była związana z każdym elementem tej biżuterii różnych, ofiarowanych do tego miejsca. I tak jak wspomniałem, suknia pisana modlitwą w sensie dosłownym. Stąd w takim znaku już współczesnym, ikonograficznym elektrokardiogramie, który się pojawia na szacie Matki Bożej, w nim jest zawarta modlitwa wyrażana sercem, całym jego wrażliwością, emocjami, które kierujemy do Matki Bożej z prośbą, z podziękowaniem, ale na tej linii elektrokardiogramu pojawiają się słowa również Jana Pawła II. Totus tus, cały Twój. Ale to są również słowa, które każdy z nas czuje, do niej się udając na Jasną Górę w jej wizerunku. Jan Paweł II, jak był na Jasnej Górze, wyraził to takimi słowami, że to jest niezwykłe miejsce i że trzeba przyłożyć ucho do murów, aby usłyszeć rytm bicia serca Matki. I ten rytm bicia serca Matki być może możemy również odczytać w tym elektrokardiogramie. To jest modlitwa skierowana do niej, ale taka wizualne odtworzenie jej modlitwy za nas do Chrystusa. To są również słowa z prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Soli Deo per Mariam, samemu Bogu przez Marię. Tą modlitwę odnajdujemy również w lamówce Mafarionu, który otacza twarz Matki Bożej i spływa po jej ramionach. Tu jest zawarta również pieśń z dawna Polski tyś królową, ale to jest napisane takim językiem haftu. Nie po to, żebyśmy to odczytywali, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że ona tam jest zawarta. Podobnie jak na wewnętrznej części tej lamówki jest modlitwa, którą każdy z nas odmawia wieczorem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Tą modlitwę odnajdujemy w różnych fragmentach tej sukni. W meteorytach, które mówią symbolicznie, że to Matka Boża jest gwiazdą, przewodniczką na drodze do Chrystusa. Ona jako hedogetria wskazuje na Chrystusa jako na drogę, którą mamy podążać. Szaty Chrystusa są wykonane z koralowca. Czerwień szat mówi o tym, że ta szata jest szatą królewską, ale również w ikonografii, że zostaliśmy obmyci krwią baranka z grzechów. Być może dlatego w tej pod tą szatą znajduje się symbol niezwykłego dramatu, który mieliśmy w Polsce nie tak dawno. Upadku samolotu Tupolewa w Smoleńsku. Tyle ofiar. Ci ludzie zginęli. Stąd znajdują się pod jego szatą, w jego miłosierdziu i do niego się zwracamy, za nich się modlimy. To byli czyjś ojcowie, matki, żony. Dramat i narodu, ale również i osobisty każdego z tych ludzi, których to byli bliscy. Tutaj odnajdujemy również w pobliżu tego fragmentu samolotu obrączkę. Ta obrączka opowiada również fragment historii Polski i osobistą. Człowieka, który złapany w łapance, zesłany do obozu koncentracyjnego, w tym wagonie zdejmuje obrączkę z palca, wkłada do chustki, na której pisze adres. Wyrzuca to z pociągu, z wagonu. Ktoś inny, idąc torowiskiem, odnajduje to zawiniątko i jeszcze w czasie II wojny światowej dostarcza tą obrączkę pod wskazany adres na chustce. Ta kobieta, której mąż ginie w obozie koncentracyjnym, nosi tą obrączkę do końca życia. Ta obrączka jest świadkiem miłości. Dzieci, które złożyły tą obrączkę na Jasnej Górze w dowód pamięci, są świadectwem, że to jest miłość tragiczna, ale spełniona. Tytuł sukni, suknia miłości, wierności, cierpienia i nadziei. Ten tytuł odnajdujemy w symbolach zawartych na mankietach szaty Chrystusa i Matki Bożej.
Krzyż Jerozolimski. Mówi o dramacie i tragedii śmierci Jezusa za nas w Jerozolimie. Ale Jego zmartwychwstanie stało się dla nas zbawieniem i to jest zawarte w symbolu na prawym ramieniu Chrystusa. Krzyż ze wzniesionymi ramionami odczytujemy jako drzewo życia, symbol zmartwychwstania. Na mankicie szaty Matki Bożej, brylantowe serca, symbol miłości i kotwica, znak nadziei. Tych symboli w szacie jest tak wiele. Spróbuję jeszcze opowiedzieć o tych, które są zawarte w koronach. Matka Boża otoczona światłością, jakby szatą, a wokół jej wieniec gwiazd 12. Te 12 gwiazd, z których 3 widzimy w koronie, mówią o 3 stanach Matki Bożej, że jest dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Pana Jezusa. W tych gwiazdach odnajdujemy fragmenty meteorytów planetarnych. Księżyc, Mars, Merkury. Symbol Ducha Świętego, gołębica, po 2 stronach kamienie z wnętrza groty w Nazarecie. W miejscu, gdzie według tradycji stał Archanioł Gabriel, dzisiaj widoczna kolumna. Oni jak dwaj świadkowie tego niezwykłego zdarzenia sprzed 2000 lat. W koronie Chrystusa kamień z Golgoty, z miejsca ukrzyżowania, a nad nim brosza. Już po zamontowaniu okazało się, że to jest prawdopodobnie XVII-wieczna brosza, która była na koronach króla Władysława IV, który ofiarował do ikony jasnogórskiej. Te korony z biegiem wieków zaginęły. Fragmenty tych koron odnaleźliśmy zarówno w skarbcu jasnogórskim, jak i w Wotach. Jeżeli ta informacja potwierdziłaby się, to można powiedzieć, że tutaj czas w tych koronach zatoczył koło i brosza, która znalazła się w pierwszych koronach, to w tych ostatnich, ofiarowanych przez pielgrzymów ze świata, z Polski, również znalazła swoje miejsce. 3 marca tego roku Ojciec Święty Benedykt XVI poświęcił te korony, pobłogosławił w Watykanie. Wtedy jeszcze nie było symbolu Polski w tych koronach, tej wstążki, która przeplata szczyty tych koron i przewija się pomiędzy tymi gwiazdami. To te wydarzenia z 10 kwietnia tak natchnęły, że te wstążki, które były przy antenach samochodów, jakoś tak zainspirowały do tego, że to jest po prostu najlepszy sposób ukazania w tej wstążce biało-czerwonej, że ona jest królową Polski. Później po tym zrealizowaniu tego atrybutu tak dostrzegłem, że ona niesie w sobie również taki ludowy charakter. To tak jak w szatach ludowych mazowieckich, te wstążki fruwające. Tutaj też jest w tym zawarty symbol Polski, w tej ludowości, którą odnajdujemy w tej koronie. Szata jest upleciona z modlitwy w sensie dosłownym, modlitwy zawartej w tej części zewnętrznej, ale również w tych warstwach wewnętrznych. Te wota ofiarowane na Jasnej Górze do wizerunku w ikonie, które się nie zmieściły, albo z której tej szaty nie można było wykorzystać w warstwie zewnętrznej, zostały umieszczone wewnątrz. Są to i plastikowe, i aluminiowe medaliki, różańce, jak również przebogate pierścienie biskupów, najprzeróżniejsza biżuteria, która symbolicznie znalazła się we wnętrzu tej szaty. Ponieważ ciężar modlitwy wszystkich, którzy ofiarowali, co dla niej było najcenniejsze, jej ofiarowali. Nie ze względu na wartość materialną, tylko tą wartość, która wypływała z serc ofiarodawców. I tutaj również ojcowie jasnogórscy, którzy są w imieniu narodu opiekunami ikony na Jasnej Górze, w tulejkach srebrnych umieścili swoje zawierzenia, swoją modlitwę, zawartą tam w naszym wspólnym imieniu, po to, żeby w tej szacie została ona umieszczona i wyrażała te całe zawierzenie narodu. Więc szata jest wypełniona modlitwą z zewnątrz i wewnątrz. Salve Maria.
Soborze w 860 roku określono, że to, co Ewangelia wyraża słowami, to ikona wyraża barwą. Głęboki błękit ciągnie człowieka w nieskończoność. Budzi w nim żądzę czystości, pragnienia metafizycznego. Jest kolorem Matki Bożej i jej przymiotów, wiary, pokory, mądrości. Osoby w błękitnych szatach są przeniknięte bóstwem Chrystusa. Barwa czerwona w szacie Chrystusa symbolizująca i królewskość, i obmycie nas krwią baranka. Te barwy bardzo wyraźne zostały ukazane tutaj w kamieniach, w opalach, w brylantach, rubinach i w koralu. Suknia ta pisana, tworzona w mojej pracowni wspólnym myśleniem, wspólnym działaniem. To współpraca z takimi ludźmi, którzy utworzyli wraz ze mną zespół. I tutaj podziękowania dla pani Ani Szymanowskiej, dla Krzysztofa Melorowskiego i Piotra Dudy. Jak również chciałem podziękować ojcom Paulinom, którzy utworzyli taki komitet doradczy. I tutaj te rozmowy z ojcem profesorem Janem Golonką, czy z ojcem Stanisławem Rudzińskim. Wiele godzin spędzonych na rozmowach z ojcem Melchiorem Królikiem wpłynęły również na rozwój tej szaty, na rozwój myślenia o tej modlitwie przy tej szacie. Symbole w niej zawarte. Te zdjęcia, które tu widzimy, to są zdjęcia Drogi Mlecznej zrobione teleskopem watykańskim. Tutaj widzimy szereg gwiazd, które w rozumieniu ikonograficznym można odczytywać, że to jest siła ducha walczącego z mocami ciemności. Ta fotografia stała się również inspiracją do wykonania tej sukni. Sukni, jak to Pszczołar określił, sukni Matki Bożej, która spadła z nieba ze względu na materiały kosmiczne w niej zawarte, bo została uszyta przy użyciu takich niezwykłych kamieni jak meteoryty. 100 lat również temu, po tym tragicznym wydarzeniu, kradzieży koron papieża Klemensa XI, papież Pius X, święty papież, ofiarował korony od siebie jako dar dla umiłowanego narodu polskiego. Z Rzymu odebrano dar, który nałożono na skronie Jezusa i Maryi 22 maja w 1910 roku. W pracowni tej została napisana bursztynowo-brylantowa szata dla ikony Jasnogórskiej Pani, którą wtopiona została modlitwa dziękczynna za dar niezwykłego pontyfikatu papieża Polaka. 5 lat później, w tym samym miejscu wykonane zostały nowe korony i szata dla królowej Polski. Na gdańskiej Zaspie
zaledwie kilkadziesiąt metrów od placu, na którym ustawiony był pamiętny ołtarz w kształcie okrętu w budowie, gdzie 12 czerwca 1987 roku sprawował eucharystyczną ofiarę ojciec święty Jan Paweł II, mieści się pracownia artystyczno-jubilerska Mariusza Drapikowskiego. W roku 2005 ich pierwszej prezentacji dokonano w Kościele Opatrzności Bożej na Zaspie w dniu 7 lipca 2010 roku. Uroczystości tej uczestniczyli także ojcowie Paulini z Jasnej Góry, ojciec Roman Majewski, przeor klasztoru, i ojciec Jan Golonka, który opiekuje się tamtejszymi zbiorami wotywnymi. O ikonie można powiedzieć, że to są wrota do innego wymiaru, które się otwierają na obecność Boga poprzez znaki.